Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek, oczywiście mamy wielkie, wielkie spadki na rynku, wielka nuda. Pewnie to wszystko już wiecie, ale mam tutaj do Was parę informacji o Layer Zero, o tym co nadchodzi, że jednak nie jest tak źle. Oczy... Dodatkowo airdrop do odebrania, także myślę, że odcinek Wam się spodoba i będzie ciekawy. Standardowo jedna osoba, która zostawi łapkę w górę, subskrypcję i komentarz może wygrać 25 dolarów. No i tu przechodząc do... Komentarze z poprzedniego odcinka. To norek wygrywasz 25 dolarów. O, tutaj nie ta wiadomość. Wygrywasz 25 dolarów. Napisz do mnie na X. Także tak to wygląda. Zapraszam was właśnie do opisu. W opisie macie wszystkie przydatne linki. No i zaczynając, Bitcoin 62 tysiące dolarów. Mieliśmy dość mocny dip na poziomie 60 tysięcy dolarów plus minus, nawet spadliśmy poniżej na jakiś czas. Także dajcie znać, czy kupowaliście. Ja tutaj przyznam szczerze, że jeszcze nic nie zdążyłem kupić, jak chodzi o Bitcoina i Ethereum. Parę altcoinów dokupiłem, a głównie zro dokupowałem, o czym pisałem, ale i tak jestem na minusie, ale do zro, czyli do layer zero. sobie jeszcze przejdziemy. Widzimy, że Fed zaczął odbijać, Agix, KASPA, Pepe, trochę bym coiny generalnie pod, podbijały, ale większość coinów jest dalej na spadkach. Możemy sobie to na 24-godzinówce, że, że Notcoin również coś tam odbił, dogły w hat, no ale generalnie jest jak jest. Widzicie, że wszystkie coiny obecnie stoją. Tu mamy crypto bubbles, więc za dzień jest nuda, za godzinę jest nuda, za tydzień widzimy, że plus, minus wszystko jest na minusie. Na ostatni miesiąc to widzimy w ogóle bardzo duże spadki, jakaś Ena minus 40%, starknet 45%, arbitrum 32, ICP 32, floki 30%, także widzimy, że te największe coiny bardzo mocno pospadały, bardzo mocno, czyli spadł również 41, to pewnie wynikało z tego, że było wielkie zagranie pod euro, mistrzostwa i tak dalej. No i coin przed mistrzostwami pewnie trochę urósł, a po mistrzostwach już, już spadł. I do tego sobie przejdę, bo sam straciłem w ten sposób 8000 dolarów, ale do tego zaraz. Na pewno dobrą informacją jest to, że zrobiła się nuda na rynku i mamy Ethereum Gas Tracker, który nam pokazuje bardzo niskie Fi. Obecnie, żeby zrobić transakcję, płacimy nie całego dolara, także możecie sobie robić słapy i, i wszystko co chcecie za ułamek ceny. Więc polecam sobie odświeżyć Wasze wallety, posprzedawać pozycje, które Was nie interesują i generalnie pobawić się portfelem. Porobić to co możecie na portfelu, bo teraz płacicie po prostu niskie FI. A jak przyjdą potencjalne wzrosty, przyjdzie hostca, no to znowu będziemy płacić 10, 15, 20 dolarów za swapa, co już nie zawsze się opłaca. Z pozycji, które dokupowałem, to jest oczywiście layer Zero, Dokupowałem je po 3 dolary, już nie mówiąc o moich wcześniejszych za zakupach, ale no po 3 dolary dokupiłem dość, dość dużo. Uważam, że ten token ma szansę wypompować i widzimy tutaj duży, duży potencjał. No jednak, no co ja mogę powiedzieć, cena na razie spada, mamy cenę bardzo dobrą, uważam, względem tego, jak na przykład Visiki inwestowały i tak dalej, i tak dalej, Circulation Supply dość ciekawe, nie jest, nie jest tak źle, no ale widzimy, że ta cena obecnie jeszcze spada. Jednak ten market cap 670 milionów dolarów, uważam, że tutaj 100-200% jest do zrobienia, no ale uważałem tak wcześniej i, i na razie się zawiodłem. No i napisałem takiego tweeta, że nie zawsze się zarabia. Zainwestowałem 8000 dolarów w token GOL. No i mam w nim obecnie 100 dolarów. Jest to token, który był właśnie rozgrywany pod Mistrzostwa. Chciałem na nim zrobić ze 100%, a zrobiłem dobre 99%, ale na minusie. Mówi się trudno, idzie się dalej. Nie udało mi się, to tylko wam mówię o tym informacyjnie, że właśnie nie zawsze się zarabia. Był to m.in. hajs z Notcoina, który zarobiłem. Postanowiłem wsadzić większą paczkę w takiego shit'a, Bo normalnie czegoś takiego nie robiłem no i dość mocno na tym popłynąłem. Zdarza się oczywiście najlepszym. Nie mówię, że jestem najlepszy, to oczywiście taki żarcik, ale mam dla was bonus 25 dolarów od giełdy Kucoin. Wystarczy zrobić parę, parę zadań. Zakładacie sobie nowego KuCoina z linka w opisie, możecie wtedy zdobyć 25 dolarów. Przechodzicie KYC, dokonujecie wpłaty na 100 dolarów, no i możecie właśnie zdobyć od KuCoina 25 dolarów w ten sposób. Zostało jeszcze około 20 miejsc, także na spokojnie, bo to tylko dla pierwszych 25 osób, ale na spokojnie jeszcze 20 miejsc jest. jest 20 dolarów każdy z Was może w łatwy sposób zyskać. Wypełniacie potem tego forma. Wszystko macie w opisie. Także tutaj współpracę podjąłem z KuCoinem. KuCoin to jest największa giełda taka do gemów. Tu, tam jest najwięcej coinów z tych większych giełd. Także ja tego cały czas używam i sobie coś tam rozgrywam. Tutaj ciekawy post od polskiego Degena. Że pomimo złej sytuacji na rynku, to przed nami jest parę ciekawych i pozytywnych newsów, takie jak start ETF-ów na ETH, rekordowo niskie ilości Bitcoina i Ethereum na giełdach. Krypto staje się narzędziem do promowania kampanii politycznych. Oczywiście mówimy tu przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, coraz więcej firm. Dodaję krypto do swoich usług i chcę mieć ekspozycję na ten rynek. Najniższy w historii pullback na BTC w tym etapie rynku. Wszystko idzie zgodnie z cyklicznością, co sugeruje, że najlepszy okres dopiero przed nami. Rynek obecnie się oczyszcza z wielu absurdów, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Także ja się bardzo ja się podpisuję dwoma rękami pod tą wiadomością. Uważam, że naprawdę najlepsze przed nami to była taka rozgrzewka, no i uważam, że powinniśmy tutaj. Wytrwać w tym wszystkim i, i grać w tą grę, bo możemy na niej zarobić zbliżają nam się wybory w Stanach, już o tym coinach wam mówiłem, że nagram o tym wam odcinek za niedługo. O coinach, które są stricte pod wybory w Stanach, ale chodzi tutaj głównie o to, że po prostu wybory w Stanach to zazwyczaj wzrosty dla giełdy amerykańskiej. Wzrosty dla giełdy amerykańskiej trochę się przekładają na wzrosty na krypto, no i, i na odwrót, więc powinna być to dobra informacja. No a na CryptoBubbles właśnie widzimy wszystko na czerwono. A znowu, jak wejdziemy sobie na rok, to mamy tu bardzo ładny wykres. tak? Wszystko, wszystko na plusie. Wiem, że bardzo dużo osób mówi, że nie, tej hosty nie ma, że się nie da zarobić. Na przykład Kowal Kowal bardzo często mówi o tym, a zobaczcie na ilu tokenach mogliście zarobić pomimo obecnych spadków. Jakie można były zrobić plusy? Na nie wiem, Tao, Fecie, Flokim. I to już nie kupując takiego Tao w jakiejś mega dobrej cenie, tylko po prostu rok temu. tak? Także tak to. Tak to wygląda i uważam, że ten rynek właśnie jest od tego. No i tu mam jeszcze do was informację, że możemy sobie odebrać Blast airdrop. Ja mam w tym momencie na jednym portfelu 126 Blast. Szczerze nie wiem, ile to jest nawet warte. Jest to sieć, na którą deponowaliśmy ETH, to ETH leżało, zbierało nam punkty. No i ja w tym momencie mam całe 126 tokenów Blast. Może mamy gdzieś Blast Blast OTC. Zobaczymy, czy to już jest gdzieś notowane, chyba będzie na Bajbicie. Bybit, ten OTC bardzo fajnie działa. O, mamy blasta notowanego po 2 centy. Także te moje 126 blastów jest nic nie warte, także nawet się mi za gasfi nie zwróciło. Ok, trochę, trochę bardzo się zawiodłem powiedzmy. Liczyłem, że przynajmniej może po dolara to będzie warte, a nie, nie 2 centy. No ale co zrobić? Co, 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 zrobić, w ogóle jak sobie EIGEN radzi, EIGEN 6 dolarów, no to ja tutaj mam z tych chyba 400 tokenów na jednym wallecie, także na tego EIGENa czekam, no i pamiętam, że ten Avail to również był ciekawy airdrop, mi tu chyba wpadło z 5000 tokenów, a kompletnie się tego nie spodziewałem, tylko nie wiem kiedy będzie listing, to mnie, to mnie ciekawi kiedy będziemy mieli listing, a widzimy chyba 05.30, także chyba w tym miesiącu Avail wleci, bo tam wydaje mi się, że będzie ciekawy airdrop właśnie przez to, że był niezapowiedziany. Bo pod takiego blasta to wiecie, wszyscy grali, wszyscy klikali te swoje etery i tak A tutaj szczerze, ja nawet nie wiem za co był ten airdrop, wiem, że tylko podłączyłem swoje walety, sprawdziłem i pokazało mi, że coś tam dostanę. I tych tokenów było dużo, więc po pół centa dość, dość przyjemna, e, przyjemny airdrop by był, po 50 centów. A tutaj widzimy jeszcze na defilami, jak wyglądają obecnie chainy. No i widzimy, że Blast ma obecnie miesięczny TVL na minus 30%. Choć ten Blast i tak w szóstym miejscu się trzyma wyżej niż taki Coinbase. No niż Bitcoin, Polygon, to, to, to wiadomo w pewien sposób. No ale widzimy, że najwięcej obecnie Ethereum. Tron to w ogóle jest dla mnie nie wiadomo co on robi. No ale potem jest BSC i Solana Arbitrum. No i ja czekam na takie typowe Base Summer. Ja najbardziej wierzę w Base z tych wszystkich chainów w tym momencie. Uważam, że taka Linea, Mod, Blast... Arbitrum, one były fajne i tak dalej, ale no nie wiem, ja jakby, ja na Bejzie widzę takie najbardziej porównanie do Arbitrum sprzed airdropa, gdzie była fajna degenka, ludzie grali, ludzie w tym widzieli i jakby na Bejzie uważam, że ludzie nie tylko grają pod airdropa, choć to też oczywiście, ale grają pod jakby tą adopcję na zasadzie, że Bejza się po prostu zajebiście łatwo używa, no i dlatego stawiam, że Bejs tutaj, coiny na Bejzie mogą być naprawdę mocne. No i to w zasadzie tyle, taki krótki odcinek, małe omówienie rynku, dajcie znać co wy robicie w tym momencie i do następnego odcinka.